ten piękny wieniec gminny zostaje wniesiony przez pana Bartosza Krzysztofiaka, pana Adama Śmigielskiego, panią Honoratę Kosmowską i panią Aleksandrę Mikołajczak. Dziękujemy pięknie. Nastąpi obrzęd obtańczenia wieńca. Zespół folklorystyczny Studki tradycyjnie obtańczył wieniec
A z tego wieńca, wiadomo, wieniec jest uszykowany z tych kłosów zbóż, a kłosy zbóż dały nam wspaniały chleb. Nastąpi teraz moment podziału tego chleba, przekazania go i oczywiście i podziału tego chleba. Drodzy Państwo, troszeczkę zmieniliśmy dziś nasz porządek ze względu na opady. Przedstawię Państwu starostów dzisiejszych dożynek. Starościna dożynek, pani Maria Płocińska, mieszka w Kruczynie, jest mamą dwójki dzieci, prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 200 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej, zaopatrzone jest we wszystkie niezbędne urządzenia i maszyny. Szanowni Państwo, pani Maria Płocińska, starosta dożynek. Starostą dożynek jest pan Tomasz Bąk, mieszka w Kruczynku. Wraz z żoną Wioletą gospodaruje na 65 hektarach. Mają dwójkę dzieci. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej.